Dzień dobry, Wojtek Szczerba. Witam serdecznie wszystkich na kanale telewizyjnym Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Jest późny wieczór, wtorek, 24 września 2024 roku. Boże, jak ten czas leci. Kochani, jest z nami wspaniały gość, mój kolega, przyjaciel, muzyk, prawnik, Wiesiu, jeszcze szanowny pan Wiesław Dziadek. Dziadek, o, widzisz, super. Wiesiu, przyjechałeś z Wrocławia. Tu za nami jesteśmy na tle panoramy Wrocławia z Kroniki Świata Szedla Średniowiecznej. Mhm. Jakbyś tak może dwa słowa powiedział o tym Wrocławiu, to kiedy on się tak zaczął właściwie i czyj ten Wrocław jest tak naprawdę? No, korzenie są dosyć dawne, prawda? No to gdzieś 8-9 wiek, już tam te osadnictwo, gród i tak dalej. Szczegółów nie znam tak właściwie dobrze, ale w tych rękach słowiańskich i zresztą słowiańszczyzna sięgała daleko w głąb Niemiec. No bo tak. Nie wiem, czy wiesz, pod Norymbergę, prawda? Tak. Dzielnica, która się nazywa dzisiaj w Berlinie Köpenick, to kiedyś do XIII wieku było księstwo kopanickie, lennopolskie. No, także potem traciliśmy ten niemieckie Drangnachost, czyli parcie na wschód. No, pozbawiło nas tych terenów, prawda? Brandenburga i no, to powiedzmy historia długa. No Wrocław, w tej chwili, gdyby tak liczyć, to Wrocław najdłużej jest Polski, bo do 1325 roku był całkowicie Polski, władali Piastowie, prawda, nim. No a teraz w tej naszej Polsce jest 80 lat, to więc razem to policzyć, to jest grubo ponad 400 lat. To nikt tyle inny, bo Królestwo Czeskie 200 lat. Prawda, władało, no, Prusy. Przecież Prusy właściwie tylko od 1740 lat, od wojny tej z Austrią, przejęło do 1445 roku, czyli 200 lat równo właściwie Prusy i państwo niemieckie panowało we Wrocławiu. Także, no oczywiście, jakby panowanie niemieckie przypadło na lata największego rozkwitu i tutaj XIX-XX wiek, prawda, kiedy postęp i tak dalej, to było przecież trzecie miasto Rzeszy. Tak, to rzeczywiście, no, co nie zmienia faktu jednak, że możemy śmiało mówić, że Wrocław jest polski. No, słowiański, polski, tak, w takich kategoriach. Oczywiście, no przecież w 1000 roku we Wrocławiu, jako w jednym z trzech miejsc w Polsce, ustanowiono biskupstwo. A wtedy biskupstwo coś znaczyło, to nie co dziś, nie to, no, co dziś. Biskupstwo to było uznanie rangi miasta, grodu, prawda, który tutaj stworzyli Słowianie, prawda. Więc no, to już w 1000 roku to już był znaczący gród, prawda, znacząca jednostka taka, no, jakbyśmy powiedzieli, to dzisiaj miejska. Tak. Słuchaj, ja tak sięgnę do tego parcia na wschód, bo generalnie to będziemy rozmawiali o tym, co się nam należy za II wojnę światową. Jesteś, no, specjalizujesz się w tym od szeregu lat, prawda? W policzeniu, ile naprawdę Niemcy nam są winni za II wojnę światową? No, te rozliczenia właśnie za wojnę są dosyć jakby komplikowane przez różne czynniki, a jakby naturalne, prawda? Bo wychodząc z ogólnej zasady kodeksów cywilnych w różnych państwach, prawda, kto czyjego działania przyniosło szkody, powinien to naprawić, prawda? No to nie tylko kodeksy, to właściwie, no, to tak, no, tak, naturalnie, no, tak, wypadałoby. No tak, no, ale generalnie kodeks tak nasz mówi, kto wyrządził tam szkodę to mają naprawić. I z tym się zgadzamy, prawda? No, i Niemcy też nie podlega to dyskusji. Niemcy też się z tym zgadzają, tylko że oni uważają, że już się nam wypłacili, za to się uczynili nam. Ciekawe. Co nie jest niestety prawdą, prawda? Bo przede wszystkim trzeba zacząć od tego, jaka jest skala tego, no, niewyobrażalna. Tego, co się stało w czasie okupacji niemieckiej, prawda? Jak to przeliczyć, jak to wyliczyć na pieniądze, na jakąś wartość taką materialną, którą możemy sobie wyobrazić. To jest bardzo trudne. No jest, no Polska, jak wiadomo, po wojnie nie była, po II wojnie nie była w pełni suwerennym, no, nie była krajem, więc te badania były takie, chociaż istniał ten ośrodek, taki Instytut Zachodni w Poznaniu, który tym się zajmował,
zajmuję do tej pory. No ale jakby no, wiele rzeczy zostało zaniedbanych, prawda? Historycy z różnych powodów niektórych tematów nie podejmowali, prawda, bo to karierze mogło zaszkodzić, tak i wschodnich tematów jest dużo zaniedbanych, prawda, bo tak, to nie było modne, zresztą dzisiaj też to nie za bardzo modne, więc nie wiem, kiedy nadejdą czasy, że to będzie wszystko normalne, że będziemy mogli o tych rzeczach rozmawiać. Chyba, Wiesiu, powinniśmy po prostu bez względu na czasy o tym rozmawiać, bo w końcu, wiesz, młode pokolenia o tym zapomną, zostanie im przedstawiona historia, która w ogóle nie miała nic wspólnego z historią. Więc może mówmy, no, mówmy. To jest ten problem, że właśnie obserwujemy w ostatnich latach no, bardzo dużo tak zwaną narrację historyczną, która niewiele się ma do faktów. To lansuje oczywiście Republika Federalna Niemiec od powstania jej w 1949 roku. No, ja się nie dziwię Niemcom, że próbują jakoś wybielać swoją historię, bo to, co zrobili w czasie okupacji, nie tylko w Polsce, ale na Białorusi, na Ukrainie, w Rosji, w Serbii, w Grecji, czy nawet we Włoszech, prawda, więc te zbrodnie były makabryczne i nie dziwię im się, że oni chcą o tym zapomnieć jak najszybciej. No, ale u nas jakoś nie ma tego podtrzymania, tej tendencji do tego, żeby jednak im przypominać, że dobrze by było, tak? Jest kiepska, tak powiem, tutaj wola elit politycznych naszych, elit naukowych również, prawniczych, żeby jakby marginalizować te problemy, jak to się mówi, jak oni to mówią. To już tyle lat minęło, patrzmy w przyszłość. No tak. Szkoda czasu na rozpamiętywanie, prawda? To nieprawda, bo bez pamięci naród szybko zginie, rozmyje się w tej europejskiej jakiejś takiej... No dziwnej narracji w tej chwili to już w ogóle przechodzi wszelkie pojęcie. No właśnie. Co się dzieje. Więc dbałość o tą prawdę historyczną, o pamięć jest ważna, tym bardziej, że jakby Polacy nie mają się czego wstydzić. I nasza karta, przynajmniej ostatnie te wojny, jest wspaniała. My nie musimy kłamać, prawda? Bo bohaterów mamy pęczki. Nie musimy, tak jak Niemcy, tworzyć mitów jakiegoś szlachetnego Wehrmachtu, prawda, jakiejś wielkiej opozycji, ruchu oporu w Niemczech, prawda, no bo to śmieszne jest w porównaniu z tym, co się działo w Polsce w tym obszarze, prawda, ruchu oporu, konspiracji, szkolnictwa, państwa podziemnego, ewenement na skalę światową, nigdzie tego nie było. Proszę zwrócić uwagę na to, Wojtek, wiesz na pewno, ale właśnie tylko w Polsce nie było rządu kolaborującego z Niemcami. No nie, wszędzie Francja, tak. Belgia, Holandia, gdzie nie spojrzysz, prawda? Nawet nasza kochana Chorwacja i wszędzie, prawda, były jakieś formy kolaboracji z państwem, z III Rzeszą Niemiecką. Tylko w Polsce się nie udało stworzyć, mimo że były takie próby, pomysły i tak dalej, no, jeszcze w 1939 roku. No ale Polacy nie poszli na takie coś. Od pierwszego dnia wojny do ostatniego dnia wojny Polacy walczyli, prawda? Nigdy aliantów nie zdradzili. Może słuchaj, z tego powodu, bo w zasadzie chyba w Polsce nie ma rodziny, która nie poniosłaby jakichś strat z powodu II wojny światowej. No, moja na pewno, mojej żony również, twoja. Mój ojciec całą wojnę był w łapach niemieckich. W kampanii w 1939 roku dostał się do niewoli. Potem był w obozie jenieckim, potem jak Niemcom zaczęło brakować rąk do płacy, to zmusili jeńców, żeby zrezygnowali z praw jenieckich i wszystkich przenieśli do rogu, jako przymusowych robotników. I mój ojciec był takim przymusowym robotnikiem w cukierni, która do dzisiaj istnieje koło Flensburga, tam na północy, przy granicy z Danią. Do dzisiaj funkcjonuje ta. Mój ojciec był cukiernikiem z zawodu, no, dlatego go tam przydzielili. No, a tam go, no nie wiem, bo nie mam jak tego sprawdzić, ale mam całą dokumentację sądową, posądzono go, że ukradł pół funta cukru i go na podstawie takiego specjalnego prawa karnego,
które Niemcy ustanowili w grudniu 1941 roku, specjalne prawo karne dla Polaków i Żydów. No i to było takie prawo karne, które zostało uznane w Norymberdze za zbrodnię wojenną, bo ono właściwie temu oskarżonemu nie dawało żadnych szans. Nie było obrony, nie było niczego i tam były właściwie dwa, trzy rodzaje kary. To było najlżejsza, to był obóz koncentracyjny, a najgorsza no to stryczek czy gilotyna. We Wrocławiu zresztą egzekwowana, bo tu Niemcy mieli takie stare doświadczenie chyba z rewolucji francuskiej, że gilotyna było takim narzędziem sprawnego wykonywania wyroków. Ale tych wyroków było wykonywane tysiące. Na podstawie tego konkretnego prawa 30 tysięcy Polaków oskarżono. Powtórzę, 30 tysięcy Polaków. No, i między innymi tu właśnie bym zaapelował, bo to wracamy do tego, o czym chciałbym powiedzieć, to znaczy o tym, że w naszym kraju istnieją spadkobiercy tych ofiar. Niekoniecznie, którzy wyroki śmierci uzyskali z tego prawa, ale którzy na przykład byli w obozach koncentracyjnych, czyli dalej byli zmuszani do prac przymusowych i tak dalej. I tym osobom to prawo zostało w 1998 przez Bundestag jakby anulowane, te wszystkie wyroki na podstawie tego. I teraz możemy występować do, no to już od ponad 20 lat mogliśmy występować, ale nikt o tym w Polsce jakby głośno nie mówił, występować o rehabilitację naszych ojców, dziadków i tak dalej. A z tym się wiążą, jeżeli wyroki były niesłuszne i tak dalej, no to w Niemczech się należą odszkodowania, prawda, za ten pobyt czy w więzieniu, czy w kacecie i tak dalej. No i tutaj między innymi moja wizyta w Warszawie jest związana z tym, że rozmawiałem z kolegami z Palestry, mecenasami, którymi chcielibyśmy ten temat zacząć w Polsce troszeczkę bardziej nagłaśniać, prawda? Żeby tej sprawiedliwości, chociaż minimum tej sprawiedliwości tym poszkodowanym czy rodzinom już, bo to już ofiar nie ma, już większość już nie żyje, prawda? Żeby jakoś zadośćuczynić, jak to się teraz mówi. Czy powiedz mi, przepraszam, że tak bardzo może materialnie do tego podejdę. Jakie kwoty przewidują Niemcy? Czy są jakieś określone, nie wiem, za dzień pracy? Czy... Tutaj nie mamy żadnej praktyki. Ja nawet przed przyjazdem tutaj kontaktowałem się z Główną Komisją Badania tych Zbrodni, przy IPN-ie i prokuratorami, rozmawiałem i we Wrocławiu, i tutaj w Warszawie. Chciałem się dowiedzieć, bo tak się lansowało, jak to pod koniec 90. lat XX wieku, poprzedniego wieku, to Bundestag uchylił te wszystkie wyroki, tak się lansowało w Polsce, że przez IPN to załatwiać, że on będzie się kontaktował z odpowiednimi organami państwa niemieckiego i w imieniu tych, powiedzmy, tych powodów, czy będzie to egzekwował. Ale z tego, co usłyszałem od tych panów, którzy tak dosyć niechętnie jakoś o tym się wypowiadali, to zdaje się, że to jest niewielki wymiar tych postępowań, że tam jakieś były i tak dalej. Tak. No więc ja nie wiem, jak to jest. Dlatego chciałem zainteresować Palestrę czy adwokatów, radców prawnych, prawda, żeby w ramach kancelarii swoich, żeby oferowali taką pomoc, prawda. No już tym spadkobiercom. No z tym, że trzeba by to jakoś nagłaśniać, prawda? No postaramy się, żeby ten materiał, który tutaj kręcimy, żeby on się szerokim echem odbił. Wiesiu, opowiedz mi, bo wiem, że ty zgłębiałeś te wszystkie tragedie, które dotknęły Polaków, że jakoś oceniałeś straty, jakie ponieśliśmy, jakie poniósł naród polski i materialne, i fizyczne w ludziach. Może dwa zdania na ten temat. No, w dwóch zdaniach się nie da, ale w paru... Daję ci wolną rękę. No, proszę Państwa, no my dzisiaj, tak jak pułkownik Mazguła, prawda, tak symbolicznie powiedział, że stan wojenny, no to taka była kulturalna impreza. To mniej więcej my sobie też tak wyobrażam sobie, że po rozmowach, bo odbywam trochę spotkań z młodymi ludźmi i starszymi, oni sobie tak wyobrażają trochę tą wojnę, tak jak teraz Ukraina, no że gdzieś tam ktoś tam się tam walczy, coś tam się dzieje, no ale to jakoś nas bezpośrednio nie dotyczy. A
to, co Niemcy zrobili, niech za komentarz do tego posłużą słowa Hitlera, które skierował właściwie rozkaz, bo wola Hitlera była w Niemczech, była rozkazem, do generałów 23 sierpnia w Oberstaltbergu. On powiedział tak, że Polskę należy zniszczyć. Należy zniszczyć siłę żywą, która jest w Polsce. Że wojna nasza to nie jest wojna, jak celem jest jakaś granica, że mamy osiągnąć jakąś... Nie. Celem naszym jest zniszczyć Polskę. I to, eksterminacja narodu i zrównanie. To po prostu było realizowane od pierwszych dni, prawda? We wrześniu, październiku, czy jest w czasie tych jeszcze kampanii wrześniowej, sam Wehrmacht dokonał 714 masakr ludności cywilnej, kobiet, starców, dzieci, bez żadnego związku z sytuacją na froncie. Czyli wjeżdżali do miasteczka, do wioski, wycinali. Od czasu konkretnych już postanowień, że będzie wojna z Polską, czyli na wiosnę 1939 roku, żołnierzy, tych normalnych, wehrmachtowych, czyli armii regularnej i tych z Waffen-SS i w ogóle w strukturach SS, jakby indoktrynowano, że jak wejdą do Polski, to każdy Polak jest ich wrogiem, nawet niemowlę, nawet dzieci. Przecież Niemcy założyli dwa obozy wyłącznie dla dzieci. I 2-3-letnie dzieci więzili i zmuszali do każdorodzinnej pracy. Odbiegam od tego. Ale już na początku, prawda, uczono ich na wiosnę 1939 roku, latem, że indoktrynowano, że trzeba każdy Polak to wróg. Pamiętaj, że odwróci się, on cię tam zabije, masz absolutnie nie ufać. Chcesz żyć, nawet dziecku, Polaka, kobiecie, tak. I tak dalej, nie? No to już, więc to od początku było. Polska miała być przestrzenią do budowy wielkich Niemiec, prawda? Mieliśmy być eksterminowani, prawda? Miało pozostać około 15% jako tacy niewolnicy, wyrobnicy i tak dalej, a reszta miała w różny sposób zostać eksterminowana w obozach koncentracyjnych, przez pracę, przez głód, prawda? Głód był jednym z największych oręży jakby w tej walce z narodem polskim. Mi to przypomina, no ale przepraszam. Nie tylko z naszym, no bo przecież tak samo gnębili Białorusinów, Rosjan, prawda? Przecież zagłodzili 3 miliony jeńców sowieckich w 1941 roku na drugim. Pierwszy Holokaust to był właśnie na jeńcach sowieckich. To jest taka prawda historyczna. Temat jest naprawdę ogromny, obszerny. My musimy sobie zdać sprawę, że to, co nasz naród przez te 5 lat przeżył, to spowodowało ogromną zapaść cywilizacyjną. Nas cofnięto w rozwoju o pokolenia. Zniszczono nasz dorobek. Elity, oczywiście. No w pierwszych tygodniach wojny, bo Niemcy wszystko robią poukładane, mają wszystko. Oni sporządzili w lipcu w 1939 roku taką specjalną księgę Polaków przeznaczonych do likwidacji, prawda? I w pierwszych tygodniach wojny zlikwidowali, tam było 61 tysięcy nazwisk, a w pierwszych tygodniach września zlikwidowali 40 tysięcy, a niewielu z nich przeżyło wojnę. Bo tam była przygotowana przez Gestapo, przez Volksdeutschów, tą mniejszość niemiecką w Polsce. I oni szli pod konkretne adresy do konkretnych ludzi, którzy byli sędziami, prawnikami, lekarzami, uczestnikami powstań śląskich, czy powstania wielkopolskiego, prawda? Głównie nauczycieli też, czyli tych wszystkich, którzy mogli... Służby mundurowe wszystkie. Mogli oficerów i tak dalej. Ten który mógł ten naród prowadzić jakiś opór, prawda? Chcieli pozbawić ten nasz naród głowy. No i zaczęli oczywiście od inteligencji. Jak przecież wiecie, cyfry są takie. W czasie wojny zginęło 39 polskich lekarzy, prawda? Z tego 70% dentystów, 33% prawników zostało zabitych, 30% wykładowców wyższych uczelni, w tym 700 profesorów. I to takich prawdziwych profesorów przedwojennych, jak to się mówi, a nie dzisiejszych. No, 28% księży
No i nauczycieli też prawie 1/4, prawda? Także ponieśliśmy te, w tej sferze demograficznej ponieśliśmy okropne straty, prawda? Poza tym zniszczono, Niemcy spalili, przemielili na makulaturę 90% zasobów bibliotecznych w Polsce, książek i to starodruków. To nie wiedziałem, myślałem, że raczej starodruki część historyczne pokradli, zabierali. Część pokradli, do dzisiaj są w Dahlem, w muzeum kilkadziesiąt starodruków krzyżackich, które nam są winni, ale nie chcą jakoś nam oddać ich. Zresztą to jest osobna sprawa, no, dzieł sztuki, które zrabowano z Polski, bo nie wiem czy wiesz, ale w latach 30. przyjeżdżali, właściwie to by, no tak. Tak, przyjeżdżali profesorowie historii sztuki. Taki, do Polski. Taki Dagobert Frey był taki specjalista od historii sztuki. Przyjeżdżali i katalogowali tutaj. Znaczy, i publiczne zbiory, ale i prywatne. Bo Polacy chętnie udostępniali i tak dalej. I potem jak już przyszła okupacja, no to... Wiedzieli gdzie pójść. Pan Dagobert Frey, profesor, bo także i kilkunastu innych profesorków historii sztuki niemieckiej, prawda? Jechali pod konkretne adresy, takie tam SS-mańskie różne ekipy, Sonderkommando, wydzielone do takich grabieży, prawda? I według szacunków tych, o których wiemy, wyszacowano, że to było 516 tysięcy pojedynczych dzieł sztuki. 516 tysięcy. To ponad 500 000. No. No to podejrzewam, że było znacznie więcej. A proszę powiedzieć, ile wróciło do tego, no, z tego nie, po wojnie do Polski? No chyba mniej niż... No mniej niż zero. Mniej niż zero. No, no nie wiem, czy słyszeliście Państwo, ale w 2010 roku w Monachium odkryto w mieszkaniu 1406, chyba jeżeli dobrze pamiętam, obrazów. Obrazów, które zgromadził taki, jak on się nazywa, Gurlitt, jak to się nazywa, marszandzi, to się nazywają tacy handlarze dzieł sztuki i tak dalej. No i to oczywiście pokradli, nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach. U nas to grabili, a tam we Francji zmuszali do sprzedaży za symboliczne grosze i tak dalej, a zwłaszcza te, powiedzmy, mienie pożydowskie, prawda, aryzowane, jak oni to nazywali, prawda. Więc nazbierało się tego dużo, no, ale z Francji do Polski wróćmy. W 90-tych latach sporządzali urzędnicy od kultury, od sztuki polskiej i Niemiec sporządzili listę 115 takich najważniejszych dzieł sztuki, które były znane, gdzie są i tak dalej, mniej więcej, bo to w katalogach się znajdują różnych firm i tak dalej. No. Które jakby w pierwszej rzędzie miały do nas wrócić. No. Niedawno jeszcze, bo nie znam na dzisiaj, jakie są dane, niedawno jeszcze z tej listy wróciły dwie. Sukces od Trąbic. A niedawno pani minister kultury Niemiec, no, zapomniałem nazwiska w tej chwili, zaproponowano jej ze strony polskiej, żeby podpisała taki manifest polskiego ministra kultury i ministra kultury Niemiec do właścicieli tych skradzionych, które wiemy, że są skradzione, bo jakby są w katalogach i tak dalej, do tych niemieckich właścicieli o zwrot, prawda? To pani minister niemiecka nie chciała i nie podpisała tego apelu. Niedawno to się działo. Przy następnej wizycie postaram się Państwu nazwisko tej pani podać. Przypomnę. Publicznej wiadomości. Także Wojtku, wątków tego, jak wyglądała ta okupacja w Polsce i tu w Europie Wschodniej, no jest bardzo dużo. Moglibyśmy szereg godzin rozmawiać. Ja chciałbym powiedzieć jedno. Wspominałem już, że Polska była jedynym krajem, gdzie nie było rządu kolaborującego z Niemcami. Natomiast różnica pomiędzy okupacją krajów zachodnich, a tutaj Europy Wschodniej, w szczególności w Polsce, została opisana takim jednym zdaniem przez Francuza Jean-Paul Sartre, wybitnego literata, filozofa, laureata Nagrody Nobla z 1964 roku, który o okupacji niemieckiej Francji powiedział tak.
nigdy nie czuliśmy się bardziej wolni jak pod okupacją niemiecką. I to jest, proszę Państwa, jeżeli weźmiemy to zdanie i to, co się działo w Polsce, to jest ta ogromna różnica między metodami, terrorem, wyniszczeniem naszego narodu, prawda, a tym, co było na Zachodzie. Dlatego żadne społeczeństwo zachodnie, nawet ludzie dobrej woli, nie są w stanie tam jakby zrozumieć, jaki był charakter tej okupacji Polski. Dlatego musimy się starać, żeby poinformować opinię społeczną na Zachodzie o tym, o tej skali tej zbrodni na naszym narodzie, bo wtedy będziemy mogli oczekiwać pewnego zrozumienia naszych tych pretensji czy żądań odszkodowawczych od państwa niemieckiego. Bo oni sobie tego nie wyobrażają, a myślą, że tak jak Niemcy załatwili się z Polakami, tak samo jak załatwili to ze społeczeństwami zachodnimi. Bo już w latach 50. rząd niemiecki poukładał się z wieloma państwami na Zachodzie i porozliczali tam, pokompensowali swoje te zobowiązania. Zresztą jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że reparacje, nie odszkodowania cywilne, Niemcy płacili za pierwszą wojnę światową do 2010 roku. Czyli 90 lat po wojnie pierwszej jeszcze musieli za to płacić. No, na pewno jest tutaj bardzo taka nie do pojęcia dla mnie przynajmniej i dla wielu tu, nie tylko zresztą w Polsce, ale również historyków niemieckich, to jakby takie dosyć rasistowskie podejście do kontaktów z Polską w tej kwestii, bo w tych sprawach odszkodowawczych, tych rozliczeń za wojnę właściwie traktują nas jako obywateli takiej drugiej kategorii. No, obawiam się, że chyba gorzej niż trzeciej. Może i trzeciej, bo jak wiesz, z Namibią się teraz dogadali, mniej więcej z rządem namibijskim, ale ludność namibijska, Rada Wodzów Plemiennych, która tam ma swoją rolę, nie wyraziła na to zgody i tam będą jakieś dalsze negocjacje. Prawda? Jak Państwo wiecie, ten Namibii to na początku, bo to była kolonia niemiecka, na początku lat 900, prawda, tam no, wymordowano okrutnie dosyć na 70 tam, tysięcy ludzi. No, za to Niemcy ustalili z tym rządem obecnym miliard euro pomocy gospodarczej. No, jakoś z nami trudno im się porozumieć. Chyba nie chcą, bo rzeczywiście nie wiem, czy zdajecie sobie, kochani, sprawę, ale to nie są kwoty rzędu miliarda euro. Wiecie, to są kwoty tak. No to jest śmiało. Nie. Problem jest, jakie metody szacunku przyjąć, tak, prawda? Ja w tym raporcie słynnym pana Mularczyka no, przyjęto kwotę 6 bilionów złotych. Bilion euro i tam 200 tak. Miliardów. Bilion euro i 200 miliardów, to tam daje to 6 miliardów, 6 bilionów polskich złotych, prawda? No to jest jedna z metod wyceny, taka dosyć skromna. Zresztą autorzy tego raportu sami przyznają i piszą w tym raporcie, we wstępie do tego raportu, że ten wycena jest oparta na konserwatywnych zasadach. Nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że oni twierdzą, że po prostu to są takie wyceny, których już nikt nie może podważyć. Ja myślę, że Niemcy mogą wszystko podważyć. Natomiast to musiałbym w szczegóły wchodzić, jak oni to liczyli. No, to może przy okazji. Przy okazji, bo to korzystali z tego, co w 1946-1947 roku taka specjalna komisja policzyła w Polsce. Ale oprócz tego jest taka wycena metodą dochodową, którą zaproponował pan profesor Ryszard Domański z SGH. Krótko mówiąc, ona polega na tym, co by było, gdyby nie było wojny. Jakby się Polska rozwijała,
prawda, co przez ten czas... No, w zasadzie tak powinno się to policzyć, bo... No właśnie. I panu profesorowi Domańskiemu wyszło na 2018 rok, bo to cały czas rośnie, prawda, dopóki nie jest spłacone, wyszło, że to jest, że Polska straciła dzięki tym działaniom wojennym i okupacji i tak dalej, nie tylko niemieckiej, ale sowieckiej, 15 bilionów dolarów, prawda, z czego część niemiecką wyliczył, oszacował na 10 bilionów dolarów. No teraz minęło 6 lat od 2018 roku, no to tam znowu jakieś odsetki trzeba by przyrosły. Doliczyć. No, proszę sobie wyobrazić skalę tego. Niewyobrażalne, no. Tak? 400 miliardów, przepraszam, jest, czy 40 miliardów jest nasz dochód? 400 miliardów, tak. Budżet. Nasze PKB, budżet, tak. No, budżet, nasz budżet. Teraz jest większy, bo tam 600 ponad, ale przez szereg lat był taki 200, 300 miliardów, 400, tak. Tak, to oczywiście, że to jest, no niewielkie. Wiele rzędów więcej. No, bo 10 bilionów, no to jest już 40 bilionów polskich, nie? Tak, no. Plus te 6 lat, to by doszło następne ileś tam. No może. Więc, bo państwo polskie przed wojną liczyło 35 milionów obywateli. Tak. A w 1945 roku wylądowaliśmy z 24, w tym były 2 miliony Niemców na ziemiach odzyskanych, którzy potem wyemigrowali, prawda? Byśmy ich wypuścili. No. Czyli Polska jako państwo straciła połowę terytorium, prawda? Połowę terytorium przedwojennego i 1/3 obywateli. Takich strat nie poniósł żadne państwo, żaden naród. Francuzów zginęło 0,8%. No, a nas 30%, prawda? Zubożono. Więc skala tej zbrodni na naszym narodzie była ogromna, prawda? I dziwi mnie to, chociaż to jest stanowisko rządu niemieckiego, bo są w Niemczech siły, elity intelektualne, które historycy, prawnicy, którzy do dziś twierdzą, że z Polską się musimy rozliczyć, my jako Niemcy, że mamy ten dług. Jest nawet taka książka, prawda, o długu reparacyjnym właśnie Niemiec wobec Europy i szczególnie wobec Polski. Prawda? Ona jest nawet w tłumaczeniu polskim. Ja cię w takim razie zapytam o reparacje, bo mówi się o reparacjach wojennych, natomiast mówi się również o tym, że reparacje wojenne możemy się o nie starać, jeżeli zawrzemy pokój z najeźdźcą. To jest tak, no śmieję się, Wiesiu, tak ja wiem. Przybliż to ze swojego punktu widzenia. Reparacje to są rozliczenia wojenne między państwami. Zgadzam, tak. Prawda? No bo państwo nasze straciło na przykład publiczne budowle, różne mosty, szosy, drogi, prawda? I to zostało zniszczone, zagrabione, prawda, w muzea, czy... Maszyny wywiezione. No właśnie, to są rozliczenia między państwami i to właściwie w różny sposób się to załatwia, bo to po wojnie myśmy częściowo też tam w tych reparacjach uczestniczyli, ale to był właśnie sprzęt z Niemiec tam były, czy statki, czy tabor kolejowy, czy urządzenia, całe fabryki były demontowane przez jakiś okres, prawda, to do 1953 roku, aż to się zakończyło. To tam chodzi mówiąc, zimna wojna się zaczęła, tam Zachód chciał już pozyskać Niemców do wspólnej walki z komunizmem, prawda? A z kolei komunizm miał też dobrych Niemców, nie? Bo było NRD, to byli wschodni Niemcy, oni byli porządni, też trzeba było ich zwolnić od tych reparacji, od tych ciężarów, no i stąd tam to się wywodzi, to, że niby żeśmy się tam zrzekli na tych reparacji, ale to są sprawy między państwami, ja się tym nie zajmuję, bo to nie się zajmują agendy rządowe tymi. Natomiast konflikty takie zwłaszcza jak zaprezentowane w czasie wojny, kiedy to była wojna na wyniszczenie, prawda, na eksterminację całego naszego, zlikwidowanie tworu pod nazwą państwo polskie, prawda, no to wtedy koszty ponosili obywatele, którzy byli Bogu ducha winni, tak. Prawda, nic nie zrobili złego państwu niemieckiego, prawda, poza tym, że byli Polakami, prawda,
No, bo taka dziewczynka Edwina Barzychowska, która była wśród obrońców Poczty Gdańskiej po poddaniu się tych pocztowców została, nie wiem, czy Państwo wiecie, jak wychodzili, to została przez takiego gościa, który miał miotacz ognia, została spalona, prawda? Dziewczynka męczyła się 50 dni w szpitalu bez żadnej pomocy, zanim zmarła. To była pierwsza taka makabryczna Ofiara. ofiara tej wojny. Ostatnią to był szpital wojenny II Armii Wojska Polskiego pod Budziszynem, który był na drodze przemarszu armii Szernera, która szła końcem kwietnia 1945 roku na pomoc Hitlerowi w Berlinie. I tam szpital wojenny był z 300 żołnierzami z II Armii Wojska Polskiego, razem z usługą. Wszyscy zostali zakłóci, zabici, wymordowani. Także Polacy ginęli od pierwszego dnia w makabryczny sposób do ostatniego dnia prawie wojny. No, także no, ma na nasz naród ten Powinniśmy to bagaż rzeczywiście, tak, tych powinniśmy to krzywdy jest rzeczywiście ogromny. upubliczniać i prośba do Was jest ogromna, żebyście ten materiał publikowali, żeby on się rzeczywiście rozszedł, żeby uświadomić Polakom ten ogrom tragedii, jaki poniósł naród polski, jaką poniosła Polska, że to jest, nie da się rzeczywiście, tego się nie da opowiedzieć, to można by było naprawdę długo, długo na ten temat mówić. Wiesiu, ja Ci dziękuję za Twoją wypowiedź. Dziękuję Ci, że mimo zmęczenia zechciałeś tutaj usiąść i podzielić się tymi informacjami. Liczę na to, że zrobimy jeszcze nie jeden taki program, nie jeden wywiad z Tobą, że może jakieś takie, wiesz, już bardziej szczegółowe fragmenty tej naszej smutnej historii i potyczek o to, żeby Niemcy poczuli się do tego, żeby nam jednak jakieś odszkodowania, no może nie jakieś, może takie, które są właściwe, No wypłacić. są różne formy, prawda, zadośćuczynienia, no. Ale ja bym ten apel, który tutaj Wojtek tutaj podjąłeś teraz o tym, żeby jednak prześledzić losy swoich rodzin, zwłaszcza młodzi ludzie. Spójrzcie, poświęćcie jeden dzień w tygodniu na to, żeby przepytać babcię, dziadka I żyjącego żyją. jeszcze, jak to było, jakie były losy waszej Krewnych. rodziny, krewnych i tak dalej. I mówię wam z własnego doświadczenia, bo odbywam takie spotkania w różnych środowiskach na ten temat, rozmawiamy. My i większość, jak ja mówię właśnie o tym, że na pewno w każdej rodzinie są byli jacyś poszkodowani, to często mi odpowiadają, a nie, u nas nie było, w mojej rodzinie nie było. Ale po kilku dniach dzwonią do mnie i mówią, wie pan co, przepraszam, ale Jednak, podpytałem babcię, czy tak. tam kogoś, to tam wujek, czy ktoś, no Albo go tam tak albo zabili, był albo w wylądował w obozie, albo obozie, na tak. robotach, albo go zastrzelili, albo no i tak dalej. Więc Nie, nie ja wiem, martw że się, nie ja martw. sam jestem efektem tego, że moi rodzice, a potem jak ojciec bardzo szybko zmarł, ale mama do końca swojego życia nie chciała o wojnie w ogóle rozmawiać. No. I wiem, że 90% rodziców tak nas postępowało. Oni chcieli nas uchronić przed tymi Miałem dzieci, opowieściami, to jaką samo makabrę oni przeżyli, przeżyli. tak. Ale to był błąd z mojego punktu widzenia. To był i naszego dzisiejszego, tych młodych pokoleń, bo my nic o tym nie wiemy. Ja teraz po śmierci matki dopiero dogrzebuję się do różnych dokumentów, prawda? Jest to centrum poszukiwawcze w Arolsen, gdzie można Próbować próbować odszukać, tak. odnaleźć ślady i tak dalej. I zachęcam naprawdę Państwa, młodych i starszych, żeby poświęcić trochę czasu na to, żeby odkryć te losy swojej rodziny. Jeżeli nikogo nie skrzywdzono tam, to świetnie. Ale zapewniam, że Nie ma, wielu z naprawdę nie Państwa, ma którzy takiej to rodziny. ogląda, na pewno natrafi na ślady różnych cierpień, które przeżyła rodzina i przodkowie nasi. Co byś radził wówczas? No, Zebrać dokumenty, tak. poszukać. Jest takie i przy IPN-ie, i w Niemczech jest takie centrum poszukiwania i można bardzo łatwe są dostępne przez internet, są formularze, gdzie można wpisać, zażądać. To tam trochę trwa, parę miesięcy, ale można otrzymać dokumentację, jeżeli się zachowała. Ja dostałem 60 stron z Arolsen. To jest takie centrum poszukiwacze Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, które powstało w Niemczech po wojnie tuż. Niestety przejęli to teraz Niemcy.
i to się może wiązać z pewnymi trudnościami. Czyli udostępnimy adres po emisji. Ale Zaraz do po naszego emisji IPN-u będzie. wystarczy na naszej Ale stronie to wszystko IPN-u. jedno, Bo oni tylko korzystają. Jakiś namiar IPN jeszcze do tej pory Grzesiu. korzysta z bazy Alonso. Alonso. No. I wtedy ściągnąć takie dokumenty, bo wtedy to są urzędowe, prawda? I można zwrócić się do jakiejś kancelarii, czy no, mam nadzieję, że trochę będzie niebawem więcej takich Tak. kancelarii, które się tym będzie chciało zająć. Tym bardziej, że od 2008 roku pozwy w takich sprawach zbrodni wojennych są zwolnione z opłat sądowych. Dobra wiadomość, To szczególnie jest dobra dla wiadomość, Polaków mających mniej bo opłata sądowa zasobne portfele. jest pewnym procentem od Kwoty, tak. wielkości dochodzonej kwoty, prawda? Przy milionie to już jest 50 tysięcy. No To tak. jest bariera dla wielu ludzi, żeby występować. Prawda. I to zwolnienie jest korzystne. No, na razie w niewielkim stopniu jest wykorzystywane. Ale kropla drąży skałę i na tym na pewno nie, Wiesiek, nie Ja skończymy. mam Ja trzymam nadzieję, cię za słowo, Ja że mam zrobimy nadzieję, to. że w tym klimacie tych postulowanych wartości europejskich, tego, że coraz więcej się mówi o prawach człowieka, prawach obywatela, że ten temat musi zostać uregulowany dla dobrego sąsiedztwa naszych narodów. Przecież to nie chodzi o to, że Niemcy dzisiejsi są winni, prawda? Bo to nie oni Nie byli oni, tak. katami, prawda? No ale no, się dziedziczy pewne brzemię, prawda? No tak, i dobrze byłoby po prostu zamknąć tą księgę i zacząć jakąś sensowną Oczywiście, nową. tym bardziej, że jakby majątek Rzesz Niemiec to też jest w części praca Majątek 5 rzeczy. milionów Polaków, którzy byli niewolnikami przymusowymi, prawda? Czy nagrabionego w Polsce do Majątku. 1941 roku, do lutego wywieziono z Polski 41 tysięcy wagonów kolejowych z wszelkim dobrem z Polski. 41 tysięcy. Tysięcy, Ty tak. liczyłeś, ile to jest? Jaki to byłby długi To pociąg? pewnie całą kulę ziemską by. No jest, wiecie, no jest, w tym obszarze jest wiele no, takich ciekawych rzeczy. Na przykład w 1943 roku też złapano na granicy protektoratu Czech i Moraw dentystę z Auschwitz, który jechał do Bawarii na urlop z paczką kilku kilogramów złotych Zębów, zębów. tak, to słyszałem o No tym, ten, tak. no, Tak. Nie, no ten gurlit, pamiętam ten. nazwiska tego, tak. Ten Gurlit w Monachium z tymi 1406 obrazami, prawda? Tak, To tak. też jest doskonałe, że oprócz tego rabunku, który powiedzmy zorganizowała Trzecia Rzesza, to był też taki rabunek indywidualny, prywatny. I skali tego nie znamy. Ale ten cud gospodarczy niemiecki powstał między innymi z pracy naszych przodków. Ciężkiej pracy, z krzywdy, z bólu naszego, prawda? No pracy niewolniczej, No, tak. to dzisiejsze pokolenie niemieckie korzysta z tego. Dlatego tu nasze roszczenia mają to moralne uzasadnienie, że to No pokolenie i też nie są bezpodstawne, powinno to za to tak, zapłacić, oczywiście. prawda? Tak Oczywiście. jak i dla mnie jako ofiary. Mój ojciec umarł, jak ja miałem 4 latka, on miał zaledwie 44. Jak się dzieci Zamojszczyzny, porwane 200 tysięcy polskich dzieci w celu germanizacji. No przecież to zubożyło nasze możliwości, potencjał narodu. Tak. Ile kalek po wojnie? Pół miliona karek. No, Ileś babcię miałem bez sierot, ręki, tak, straciła rękę. prawda, które przechodziły różne koleje psychicznego załamania i tak dalej. To wszystko, tego Niemcy nie przeżyli. Tego nawet Nie tylko dzieci Niemcy. tych SS-manów i tak nie przeżyły takiego. Przecież ich ojcowie opowiadali im, no, syn Hansa Franka i inni, prawda, są przykład, że oni byli tam w zaopatrzeniu. Tak. Nikt nie patrzył. Oni znają historię taką, no, że no, owszem, była wojna, oni tam, no, ich Ale ojcowie, nic specjalnego się nie stało. ale Nie. ich tam ojciec, Nie, dziadek, no tam nie. nic specjalnego nie zrobił, jaki on zbrodniarz tam. No, to był fajny dziaduś, no, i dalej. No więc to są te sprawy, które powinniśmy z Niemcami, tym bardziej, że jest środowisko w Niemczech. Są ludzie, którzy to rozumieją, że musimy się porozumieć dla wspólnej, dobrej przyszłości, tej dobrej Europy, o której tak się tutaj wiele, wiele Mówi. mówi, prawda? No to te rzeczy trzeba rozliczyć, trzeba je jakoś zamknąć wspólnym pojednaniem. Ja się cieszę, bo jest już trochę tych kontaktów
na poziomie takim właśnie nie tam ministerialnym, tylko na poziomie uczelni, czy szkół, czy miast, czy samorządów, gdzie tam się wymienia te i są pozytywne oznaki tego, że Niemcy się dowiadują. Zdziwieni są. Zdziwieni, prawda, ale i pozytywnie budują pomniki różne, prawda, w swoich miastach upamiętniające, tam gdzie były jakieś filie obozów i tak dalej, bo mamy przykłady i takiego pozytywnego działania. Także gdyby nie było rządu tego federalnego, to może byśmy się szybciej z tymi Niemcami porozumieli i dogadali. Myślę, że gdyby naszego rządu też nie było, to też byłoby to szybciej nieco. Tak. No to, że tam rząd. Dobrze, nie będę cię tutaj zaciągał. No bardzo dziękuję ci, Wojtku, że podjąłeś tą temat. Z ogromną przyjemnością, bo jest to ważne, jest to naprawdę ważne. No, jest to ważne. Tak, patrzmy w przyszłość, ale nie zapominajmy o przeszłości, bo był taki prokurator generalny Hessi, który powiedział, że przeszłość to jest i ma miejsce i dzisiaj, i w przyszłości. Przeszłość, ona nie zanika. Ona jest. Wiesiu, niech to będzie puenta tego. Mam nadzieję, że kolejne spotkania będą. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że dożyjesz, bo po prostu musisz. No, temat jest ogromny, naprawdę ogromny. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Ja dziękuję. Na następnym odcinku, nie wiem kiedy, bo Wiesio rzadko bardzo bywa w Warszawie, może uda mi się do Wrocławia podjechać i wtedy byśmy... Online może, też jest taka możliwość. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was, bądźcie, pozostańcie w zdrowiu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wysłuchanie. Poczuć kłamstwo, w tobie nadzieja, zaczynając się.